Chyba wszyscy kibicowaliście wiceministrowi Kołodziejczakowi, który w wywiadzie dla Superekspresu żalił się, że protestujący rolnicy są bardzo podzieleni. Bardzo trudno będzie wyłonić ich reprezentację. Ja dzisiaj chętnie zacząłbym rozmowę od jutra. Tutaj mamy to wstępnie ustalone. I dzisiaj jest bardzo duży problem z ustaleniem chociażby przedstawicieli tych, którzy protestują, i związków zawodowych. Rolnicy dzisiaj, ci, którzy stoją na ulicy, niby chcą wszyscy tego samego, a tak naprawdę te postulaty są różne. Jednak mimo przeciwności losu mamy sukces. Wiceminister Kołodziejczak podołał temu arcytrudnemu zadaniu i możemy już poznać pierwszych reprezentantów polskiej wsi. Jak chociażby Włodek Serafin, komunistyczny aparatczyk, który swojego czasu został zczyszczony z PSL-u. Pan nam się też przewija przy okazji afery Skok Wołomin. Chociaż pan się nie przewija, tylko pan wjeżdża na pełnej, bo mówimy o 102 zarzutach. Witam was. Zacznijmy od filmiku, na którym czujny rolnik przyłapał towarzysza Serafina, który udzielał wywiadu dla uśmiechniętej TVP. Nie, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, ale kto panu się pozwoli wypowiadać w imieniu rolników? Gdzie pan protestował? Gdzie pan był cały czas? Cały czas jestem na proteście. Pan jest na proteście. I kto za panem stoi? Nie stoją rolnicy zwykli? Nie, bo pan wyszedł tutaj i pan teraz przed mediami. Nie, pan wywołuje. No widzicie, niepotrzebne podziały. No towarzysz Serafin zjawił się, żeby zjednoczyć środowiska rolnicze. No proszę, dzielny dziennikarz TVP broni swojego gościa. A już myślałem, że rząd gra na podziały wśród rolników. No i gdyby tak transmitować tą pyskówkę, to na pewno byłoby to amunicją dla Ministerstwa Rolnictwa i dla premiera. Nie skończymy. Ale nie, no, ja pana słuchałem 10 razy, pana wystąpień na wiece. Zaraz będzie pan, nie pamięta pan? Możliwe. A by pan pamięta. Dobrze, ale proszę pana, ale pan... No i tego fragmentu nie rozumiem. Chłopak zarzuca Serafinowi, że ten pojawił się znikąd, że nie pojawił się na protestach, a Serafin mówi, że był na 10 wystąpieniach tego chłopaka. I się go jeszcze dopytuje, prawda? Czyli co? Czyli na spotkanie z Donaldem Tuskiem nie są brani liderzy protestów, tylko ktoś z publiczności? No i pyskówka zaczyna się kończyć. Towarzysz Serafin wie, kogo reprezentuje, i zby chłopaka. Nie reprezentuje. Nie reprezentuje pan. Za panem nie stoi nikt. Za panem nie pan stoi to usłyszał. A pan teraz wychodzi tutaj do mediów i pan... Pan za mną mnie atakuje. Ja pana widzę drugi raz w życiu. Tylko pan teraz wychodzi. Nie ma pan odwagi do wyjść. Ma czelność reprezentować rolników, którzy teraz przychodzą. Nie. Wszyscy są tam na sali. Wszyscy są tam na sali. Tego czyja nie przemawia. Ja uważam, że co najmniej na 3 miesiące. Ale pan o niczym nie decyduje sobie, zdaje sprawę. Nic nie wjeżdża do Polski. Tak powinno być. Nic nie wjeżdża do Polski poza pomocą humanitarną. O, widzimy, że towarzysz Serafin wysoko licytuje. Zamykamy granicę z Ukrainą. Oczywiście pomoc humanitarna do Polski musi cały czas napływać. To jest dla nas bardzo ważne, tylko na miłość boską, kto nam ją wysyła, bo ja się już pogubiłem. Tak powinno być. Nic nie wjeżdża do Polski poza pomocą humanitarną i ewentualnie ta wymiana, która nie podlegała mi nic się zrobiłem, nie? Przez tyle lat. Ja nie będę ukrywał, że robiłem materiał pod tezą, że wyciągnięto chłopa z kapelusza i to jeszcze takiego z zarzutami, co najmniej 102, o ile coś się nie zmieniło. No i zastosuje się technikę Kiszczaka dogadywania się z narodem. Jednak okazuje się, że... To wcale nie jest podobne. Wcale nie jest podobne. No teza tezą, no ale wiadomo, że chciałem się upewnić, tak? No chodzi o wiarygodne informacje, prawda? Tak więc okazuje się, że towarzysz Serafin jest prezesem Związku Rolniczego, Krajowy Związek Rolniczy. Pal licho, jakie to jest duże, no ale po prostu szefuje takiemu związkowi. No i oni jednak brali udział w protestach, brali udział od samego początku. Rzeczywiście, jeżeli szukać po nazwie związku, to w internecie jest cisza, ale on na przykład ma u siebie na Facebooku fragment wywiadu regionalnej TVP, gdzie no, mówią o rolnikach, którzy zablokowali bodajże Krajową Trójkę, i na filmie widzimy uśmiechniętego Serafina. Oczywiście ja wam tego nie mówię, żeby go legendować. Chcę wam tylko pokazać pewien nieuchwytny mechanizm. Otóż
Protesty zostały zapowiedziane 1 lutego. Działacze i związkowcy zapowiadają ogromny ogólnopolski protest, który rozpocznie się w piątek, 9 lutego i potrwa 30 dni. Będą blokady granicy, autostrad i dróg w całym kraju. A towarzysz Serafin kombinował, jak znaleźć się przy stoliku negocjacyjnym jeszcze zanim protesty się rozpoczęły. Rolnicze związki zawodowe domagają się włączenia do Rady Dialogu Społecznego, poinformował prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin podczas wtorkowego spotkania z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Czesławem Siekierskim. Organizacje poparły protest rolniczy, który ma się odbyć 9 lutego bieżącego roku. No i to jest info jeszcze sprzed protestu, bodajże na 3 dni przed protestami. Oczywiście Rada Dialogu Społecznego nie odnosi się wprost do protestu rolników, no bo go jeszcze nie było, ale to jest pomost między stroną rządową a różnymi środowiskami, które chciałyby rozmawiać. Tak więc młodzi rolnicy są zdezorientowani. Także kochani, dotarliśmy do Warszawy na negocjacje z Kołodziejczakiem, z Tuskiem. No jest bardzo burzliwa atmosfera, bo zostali wytypowani ludzie, którzy mogą wejść, a nie ci, co protestują od początku. Także no, zaczyna się robić skandalicznie i pachnie to mocno, mocną ustawką. Także no, tu ludzie się burzą, no i mają rację, bo jak można wybierać ludzi, skoro protesty są oddolne i od początku, a wybierać jakichś związkowców, ludzi całkiem niepowiązanych z rolnictwem, także... Nie wiedzą, o co chodzi. Tak jak wy i tak jak ja, zanim zacząłem szukać, jakie kroki, to kroki jawne, prawda, podjął towarzysz Serafin, ale okazuje się, że towarzysz Serafin jest sprytny jak kuna, wszystkich ograł. On nie musiał wrzucać filmików na media społecznościowych, on dał się nagrać w TVP, no tutaj wiadomo, stara szkoła, ale on nie musiał robić hajpu podczas protestu rolników. Hajp był robiony kolektywnie. On wiedział, gdzie uderzyć, uderzył w splot słoneczny, uderzył jeszcze przed walką, na 3 dni przed walką. I teraz konia z rzędem temu, bo tak się mówi, prawda, tak naiwnie myślimy, no, ja też się na tym złapałem, że ci, którzy byli najgłośniejsi, ci rolnicy, których śledzimy w mediach społecznościowych od tygodni, coś odkryli, gdzieś pojechali, mówią o postulatach, stoją, widzimy, tak, że tygodniami stoją. Ile z tych osób rzeczywiście zostało zaproszonych na rozmowy z Donaldem Tuskiem i ministrem Kołodziejczakiem? Myślę, że pan Gryn, zapomniałem jak ma na imię, ale wszyscy go kojarzycie, no bo to jest osoba, która mocno stoi w środowisku rolniczym, no ale ci młodzi, no kurde, nie sądzę. No widzicie, a towarzysz kuna Serafin teraz zapewne dogaduje się za zamkniętymi drzwiami. To jest wszystko system. Ja wam tego jakoś specjalnie nie będę podsumowywał, no bo jaka kuna jest, każdy widzi. Szkoda tylko, że w czasach dogadywania się Solidarności z partyjnymi kolegami towarzysza Serafina nie było internetu, nie było wolnych mediów społecznościowych, bo tam to zapewne musiało się dziać. No i to tyle ode mnie. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może was coś zainteresuje, może was coś ominęło. No i odsyłam oczywiście na kanał z giereczkami. Pamiętajcie, wy wszyscy jesteście wsparciem tego kanału. Wy wszyscy wspieracie mnie. Bardzo wam dziękuję. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.